Ej, powtarza za mną! Maj takim Juan, chcesz mnie skrzywdzić? Znalazłem mega przerażającą aplikację, jest to My Talking Yuan! Co mu się stało z oczami? My Talking Yuan jest to aplikacja, która jest podobna do My Talking Toma i Angela. A dobrze wiecie, że ja w takich aplikacjach się specjalizuję. Kilka lat temu dzwoniliśmy pod My Talking Toma i Angela i wtedy się okazało, że one są opętane. Więc dzisiaj postanowiłem, że sprawdzę tę aplikację. Zobaczymy, co się kryje pod tą nazwą My Talking Tuan. Johan, i zobaczymy, co się wydarzy, więc sprawdźmy, czy ta aplikacja jest naprawdę taka mega straszna, jak ją opisują, czy naprawdę nas coś opęta i czy My Talking Yuan będzie z nami rozmawiał. Jeszcze teraz zostawiacie komentarz, My Talking Yuan, przyjdę wam serduszko, na ten komentarz wam odpowiem, więc widzowie, zostawcie teraz serduszko, znaczy komentarz, a my lecimy. Masz, boję się tego My Talking Yuana. Au, kurwa, krecie. A więc dobra, zobaczmy, co potrafi My Talking Johan. Let's go! Dobra widzowie, jak sami widzicie, widzimy się tutaj. Elo! Będziemy teraz widzowie włączyć aplikację My Talking Jam. Może powiem tak, jest to pierwszy raz z tą aplikacją, więc nie wiem, czy może się spodziewać. Czy mogę się spodziewać My Talking Johana, który mnie chciał skrzywdzić, czy jakiegoś My Talking Doma, który będzie mówił yes, yes, of course. Dobra widzowie, sprawdźmy to. Co to ma za oczy głupie? Ale głupek ma oczy dziwne. Ej, powtarza za mną! Ty jesteś głupek! Przestań mnie obrzedrzeźniać! Ej, głupku! Przestań do mnie mówić w ten sposób, bo cię dojadę razem ze składem! Czy ty jesteś poważna, My Talking Johan? Kim ty jesteś? Czy ty jesteś prawdziwa? Ej, widzowie, on tylko powtarza, to jest jakieś udawanie, czekajcie. Drawidze, więc sprawdźcie, co dalej mają takie drama do zaoferowania oprócz mordy gadania. To są jakiś strzał. Ło, co z oczami? What the? Co ma z oczami? What the fuck? Ej, co mordy on ma z oczami? Czemu tak się wyginają? Ja coś czuję, że My Talking Juan jest brudny, więc spróbujmy go po prostu umyć. Zobaczmy, co się stanie. Miu, miu, miu. Po oczach, My Talking Juan. Po oczach, mordy. Okej, zmyjmy go. Chyba mu się podoba. No to tyle? To tyle z My Talking Johana. Myślałem, że cokolwiek się coś wydarzy, że będzie, nie wiem, będziemy mordy skakać jak opętani, albo że ona mordy coś nam zrobi, a tu nic. My Talking Johan to chyba jest jakaś podróbka i to z chińskiego sklepu. Kolejną rozrywką, jaką można zaoferować My Talking Johan, jest to spanie. Zobaczmy, co się stanie. Tak się śpi! Gdzie tak się śpi? Chyba od 3 w nocy, widzowie! W jakimś kościele, co jest? No przecież on śpi jak jakiś głupi demon! Ej, what the fuck, obudź się, my taki John, obudź się, proszę! Mordy, nie chcę się obudzić! Co jest? To tyle? To tyle z My Talking Johna? Nie, widzowie, ja w tym nie wierzę, to z mordy, coś jest nie tak! My Talking John nie może być taki nudny! Okej, play? Okej, My Talking Johanowi możemy zaoferować dużo do jedzenia. Okej, może co dalej ma... Wow! Widzieliście, co mu się stało z oczami? Ej, what the fuck! Nagrywałem teraz, widzieliście, co mu się stało z oczami? Ej, bez jaj, mordy! Mordy po... Wow! Wow! Widzieliście znowu? Ej, widzieliście znowu, mordy, co mu się stało? Normalnie oczy mu się gałki, oczy mu się przekręciły, widzowie, to nie jest śmieszne! To co on robi? Mordo, on dał nam jakiś sygnał chyba! Coś jest, widzowie, nie tak, jest chyba My Talking Johan ma jakąś klątwę na nas przygotowaną! My Talking Johan, proszę, nie rób nam nic! Ty, ej mordy, czy oni gad... A może mu jedynie nam... Okej, okay, dałem mu karlucha! Teraz My Talking Johan, zamknij się, nie rób nam nic! Mordo, uchwyciliśmy teraz coś dziwnego, widzieliście sami. Zrobił jakiś obrót oczami, widzieliście sami, że tu mordo nie było normalne. Dobra mordy, zróbmy teraz mały eksperyment. Zacznijmy do niego mówić w jakiś taki sposób, który go obrazi, a można go sprowokuje. Zobaczymy, co się w ten sposób wydarzy. Widzieliście sami, że uchwyciliśmy jakąś dziwną anomalię. Była to naprawdę... On wykręcił swoje oczy. On przed chwilą mnie wykręcił. To nie są mordy rzeczy normalne.
Dobra, mordy, w tym etapie sprawdzimy, czy My Talking Juan potrafi mówić dziwnym głosem i czy potrafi nam odpowiadać w sposób inteligentny. Nie w taki sam sposób, jak każdy inna postać, czyli wiecie, że mówimy do niego coś, on to po prostu powtarza. My Talking Juan, mordy, może być tą postacią, która naprawdę może być niebezpieczna. Teraz zobaczmy to. My Talking Juan, czy ty jesteś prawdziwym kotem? Powtórzy tylko po nas. What the fuck? My Talking Juan, czy jesteś prawdziwy? My Talking Juan, czy jesteś prawdziwy? Znowu powtórzył tylko, widzowie, znowu tylko powtórzył. Dobra, powiedz na przykład, czy ma jakieś złe zamiary w stosunku do nas. Czy masz złe zamiary w stosunku do mnie? Nie, strzeliście to, proszę, powiedzcie mordy, tylko na co strzeliście. What the fuck, ej, nie wiem, gdzie, słyszałem w tle jakiś mordy taki piszczący, tak. Jakby ten mały taki człowiek miał jakąś taką drugą postać w sobie. Może to jest jakaś druga postać w sobie, ja mordy, nie wiem. Słuchajcie, zapytajmy go jeszcze raz, czy chce mnie skrzywdzić. Zobaczymy, co odpowie. My Talking Juan, chcesz mnie skrzywdzić? Nie było nic, nie? Mordy, zobaczcie, że teraz nic nie było, a zobaczcie na poprzednim nagraniu, mordy, teraz wam puszczę przebitkę z tego nagrania i usłyszycie normalnie, dosłownie usłyszycie, mordy, że tam była odpowiedź tak! Czy masz złe zamiary w stosunku do mnie? Coś tam audycji było i mam powiedzieć, że... O, jak to jest możliwe? Słyszeliście na przebitce, jest tam, mordy, My Talking Juan. No, mordy, zapytajmy go o coś jeszcze. My Talking Juan, czy jesteś obok mnie? Słyszeliście sami! Słyszeliście to? On normalnie, mordy, się śmiał ze mnie. Ej, normalnie umiał uśmiechniętą mordę i ze mnie się śmiał! Nie wiem, kto tą aplikację wymyślił, ale to nie powiem tak wygląda, widzowie, wyglądać! What the fuck? Gdzie jesteś? Słyszysz się odpowiedź w tle blisko? Ej, My Talking Juan, jeżeli ty jesteś gdzieś obok mojego domu, proszę wynoś się stąd! Odejdź w pokoju! Słyszysz? Odchodź w pokoju stąd! Jeżeli tu gdzieś jesteś, proszę odpuść mój lokam! Nie chcę cię! Nie ma nic! Czy on ucichł? Halo? Halo? Żyjesz? Jest ktoś tam? Jest ktoś tam? Widzę, słyszeliście sami, że on teraz ucichł, what the fuck? Słyszysz ten dźwięk? Jesteś w moim domu? My Talking Juan! My Talking Juan, jeżeli tu jesteś, odezwij się! Słyszysz, My Talking Juan? Odejdź stąd! Nie chcę cię tu! My Talking Juan! Odejdź stąd, rozumiesz? Odejdź stąd. Nie bądź... Ej, to jest niemożliwe, widzieliście, mordy, że on nawet się nie odezwał, coś się odezwał w tle. Ktoś po angielsku coś mówił. What the fuck, My Talking Juan. Ej, on jest chyba w moim domu gdzieś. Odejdź, odejdź, proszę, nie robi nic. Słyszysz? Ała! Malcie! Dajcie, wyłącz nagrywanie. Mordy, to coś... To coś się dzieje niepoważnego. Coś dzieje się niepoważnego w moim domu. My Talking Juan chyba tu był. My Talking Juan, jeśli on tam był, to ja nie wiem, co zrobię, widzowie. O kurde. Ja, widzowie, wam powiem, że ja nie pójdę. Ja, widzowie, zobaczę, że się cykam. Będzie na pewno w moim domu. A jak wyjdę, to mi coś zrobi. Bo ty czy w ogóle... My Talking Juan. Widzieliście, co z moimi oczami to się stało? What the fuck? Mordy, normalnie widziałem w podglądzie, że coś z moimi oczami stało, one się wywróciły na drugą stronę. Mordy, one na chwilę zniknęły moje oczy. Mordy, moje oczy zrobiły się jak My Talking Juan, widzieliście? Mordy, muszę dogrywać ten materiał telefonem. Aparat rozładował mi się. Coś jest nie tak. Zobaczcie sami. Mój aparat nie chce się włączyć. Patrzcie, bateria wyczerpana. Mordy, coś jest nie tak. My Talking Juan. My... rzucił chyba na mnie jakąś klątwę. Mordy, moje oczy.
Boże, coś w moim domu się dzieje nie tak. To nie jest poważne. Coś tam jest? Nie.